10 stycznia Kościół wspomina błogosławioną Marię Dolores Rodriguez Sopeña Ortega. Dolores urodziła się 30 grudnia 1848 roku w Hiszpanii. Jej ojciec był prawnikiem. Już jako nastoletnia dziewczyna z wielką wrażliwością opiekowała się chorymi. Gdy miała 21 lat, wraz z rodzicami zamieszkała w Madrycie. Jej rodzina często zmieniała miejsce zamieszkania na terenie Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej ze względu na pracę ojca. Katechizowała w więzieniu dla kobiet, w szpitalu i szkołach niedzielnych. W 1872 roku w Puerto Rico poznała duchowość ignacjańską. Inspirowana nią podjęła intensywną działalność apostolską. Miała 25 lat, gdy wyjechała z rodzicami na Kubę, gdzie w mieście Santiago de Cuba opiekowała się chorymi w miejscowym szpitalu, a na przedmieściach otwierała ośrodki oświatowe. Chciała wstąpić do Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia, lecz nie została przyjęta ze względu na wątłe zdrowie. W 1877 roku, po śmierci matki, wraz z rodziną wróciła do Madrytu i kontynuowała katechizację. Po śmierci ojca w wieku 35 lat ponowiła próbę wstąpienia do zakonu. Po 10 dniach nowicjatu rozpoznała, że życie zakonne nie jest jej powołaniem. Z jeszcze większą gorliwością podjęła pracę apostolską wśród najuboższych. Duchowość katechetki ubogich była wyraźnie chrystocentryczna. Ukazywała Jezusa jako Boga wcielonego i Odkupiciela. Pan Jezus był w centrum życia Dolores, poświęcała wiele czasu na rozmowę z Nim na modlitwie, doświadczała Jego szczególnej obecności w Eucharystii. Jej powszechnymi praktykami religijnymi były nawiedzanie Najświętszego Sakramentu, godzina święta i liturgia godzin. Przed swoim Panem podejmowała najważniejsze decyzje, ufała Bogu jak dziecko. Dostrzegała też obecność Matki Bożej w swoim życiu i w życiu instytutów. Jej życie było bezustanną służbą Bogu, w którego rękach była narzędziem. To doświadczenie rozwinęło w niej poczucie pełnego zaufania, uzdalniało do coraz większej odwagi, pokonywania przeszkód i rozwijania apostolatu w sposób niezwykle ryzykowny dla kobiety w tamtym czasie. Tak o niej powiedział Ojciec Święty w Rzymie 23 marca 2003 roku w czasie mszy beatyfikacyjnej. Zrozumiała tę potrzebę i postanowiła odpowiedzieć na wyzwanie, jakim jest głoszenie odkupienia Chrystusa w świecie pracy. Dlatego też jej celem było uczynić ze wszystkich ludzi jedną rodzinę w Chrystusie Jezusie. W tym duchu działały trzy instytuty założone przez nową błogosławioną. Ruch świeckich Sopeña, Instytut Panien Katechetek, zwanych dzisiaj katechetkami Sopeña, oraz dzieło społeczne i kulturalne Sopeña. W Hiszpanii oraz w Ameryce Łacińskiej krzewią one duchowość sprzyjającą budowaniu bardziej sprawiedliwego świata i głoszą zbawcze orędzie Jezusa Chrystusa. Mimo że pochodziła z zamożnej rodziny inteligenckiej, była wrażliwa na ludzką biedę i nietrudno jej było, choć nie cieszyła się dobrym zdrowiem, katechizować w szpitalach czy więzieniach. Szczególnie bliskie było jej środowisko robotnicze. Z powodu słabego zdrowia nie mogła spełnić swego życiowego pragnienia w zgromadzeniu zakonnym, ale sama jako osoba świecka założyła instytuty, które nadal istnieją. Siłę do posługi apostolskiej czerpała z modlitwy i adoracji Pana Jezusa. Na modlitwie rozpoznawała wolę Bożą, a realizowanie jej było najważniejszą sprawą w życiu. Ojciec Święty wskazał ją jako apostołkę środowiska robotniczego, gdzie poprzez katechizację i głoszenie dobrej nowiny o zbawieniu osiągnęła świętość. Jej ziemskie życie zakończyło się 10 stycznia 1918 roku w Madrycie. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionej Marii Dolores. Spraw, abyśmy ją naśladowali, prowadząc życie prawdziwie chrześcijańskie. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.